Cześć. Dzisiaj, jak widać, na działce wietrznie, ale już pora, żeby w końcu powsadzać resztę pomidorów. Wczoraj zaczęłam. Tak jak widać, w głębi są już wsadzone papryki. Przetrwały noc, mają się dobrze. Nie pogubiły na razie owoców. Moje papryki już mają spore pozawiązywane owoce. Zaraz Wam pokażę. Niektóre są już naprawdę takie sporawe. Tutaj już nawet chyba ze dwie czy trzy papryczki wiszą. O. I powolutku sobie rosną. Ja mam na próbę trzy odmiany papryk i cztery odmiany pomidora. Tutaj już część pomidorów też, jak widać, jest wsadzona. One wczoraj już trafiły do ziemi. I dwa przełamałam. Jeden jakoś to przetrwał, drugi niestety nie. Przełamałam, ponieważ nie wsadzam tutaj pomidorów może dosyć typowo. Nie kopię głębokich doków, bo jak wiecie, mamy założony ogródek bez kopania na kartonach i nie mam tutaj za dużo ziemi, jeżeli chodzi o samą wysokość powyżej kartonu, więc sadzę pomidory na leżąco. Słyszałam o tym sposobie już wcześniej, a teraz niedawno widziałam właśnie w wielu filmikach na YouTubie, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Jak ja to robię? Rozkładam sobie oczywiście pomidorki, tak jak na przykład tutaj odmianę karłową Betalux. Mniej więcej w takich odstępach, w jakich chcę je wsadzić. Następnie pokażę Wam już tu na przykładzie Red Pear. Kopię takie dołki, które są pod kątem. W dół wejdzie cała bryła z korzeniami i lekko pod kątem wyjdzie łodyga. Tak jak widać, przy tych wsadzonych pomidorkach część jeszcze jest nieco pochylona. Część udało się tak wyprowadzić, że jest już praktycznie prosto. One też już były całą noc tutaj w gruncie i też wyglądają całkiem fajnie. Jak będą troszeczkę rosnąć do góry, to będę je podwiązywać. Dzisiaj może już nawet wbiję część palików. Co prawda na jednej grządce mam odmiany karłowe, a na drugiej wysokie, które będą mi się pieły i trzeba będzie je prowadzić. Pewnie na jeden pęd, bo ja pomidory posadziłam dosyć gęsto. Po tym jak wykopię takie dołki, wrzucam po takiej niewielkiej garstce obornika granulowanego. Takim w tej chwili dysponuję, więc takiego korzystam. Mieszam go delikatnie z tą ziemią, która jest w środku. Z pomidorków obrywam liście na przykładzie tego, więc oberwę tutaj ten listek, ten też. Muszę ocenić mniej więcej, jak daleko będzie łodyga. Tu jeszcze oberwę ten. Jeżeli przy wsadzaniu mi się okaże, że ten będzie dotykał ziemi, to jego też oberwę. I tak postępuję z kolejnymi pomidorkami. Wkładam je, przysypuję z wierzchu tutaj delikatnie ziemią, a końcówkę wyprowadzam w ten sposób do góry, wychylając łodygę. Jak oczywiście już leży, jest wprowadzony do ziemi, to łatwiej jest go wychylić prawie, że... Ojejku! Łatwiej jest go wychylić prawie, że pionowo do góry. Także tak wygląda. Dobrze, ja się zabieram w tej chwili za pracę i pokażę Wam może, jak to już będzie wyglądało po wsadzeniu.
Dobrze, także kawałek widzieliście, jak to robię i tu mam te pomidorki wsadzone. Chwilkę zaczekam, one podleję je i pod koniec pracy jeszcze odrobinę je przygnę. Myślę, że już dzisiaj wbiję część tyczek, bo tu już część przyniesionych leży. I liście wkładam na kompostownik. Myślę, że później jak będzie więcej liści do obrywania i wilków, to przygotuję sobie wiaderko na gnojówkę z tych wilków i liści z pokrzyw i potem będę tą gnojówką rozcieńczoną podlewać. Pomidory i oczywiście inne rośliny tutaj w warzywniku. Pomiędzy pomidorami, jak widać, już się pojawia czosnek. Jeszcze troszkę mi zostało czosnku, więc go tutaj dosadzę. Docelowo jeszcze w pomidorach będą na pewno bazylia, aksamitki i już w tej chwili nie pamiętam jeszcze, co było ze współrzędnej, ale chyba nasturcja, bo nagietki tam mam już po brzegach wsadzone na tych moich rabatach bocznych kwiatowych i tutaj właśnie chyba jeszcze nagietki. Oczywiście mam jeszcze rozsadę sałatę, tutaj już część sałaty jest i sobie rośnie, więc myślę, że kolejną po prostu jeszcze wpikuję tutaj gdzieś też przy pomidorach i paprykach, żeby sobie tutaj jeszcze rosła. Oczywiście nie tracić miejsca i wykorzystywać wszystko, co się da. Tutaj obok pomidorków mam kapustę i myślę, że już na dniach będę przygotowywać z rurek PEX dla nich taką specjalną osłonę, taki mini namiot, żeby mi tutaj szkodniki nie wlatywały. Na razie tak powiedziałabym, że słabiutko wygląda, nigdy nie sadziłam kapusty, zobaczymy, jak będzie sobie dalej radzić. Dobrze, ja wracam do sadzenia pomidorków. Zostały mi tam jeszcze 5 sztuk karłowych betaluksów do posadzenia. Podleję je wszystkie i myślę, że będę wbijać jeszcze paliki. Może Wam jeszcze właśnie pokażę, jak to będzie wyglądało z palikami. Ciekawa jestem, jak się sprawdzi to sadzenie na leżąco. Dlaczego w ogóle? Nawet może moje była trochę wyciągnięta ta rozsada, bo była w wiatrołapie u babci, gdzie jest mało światła, bo po prostu miałam mało miejsca na rozsady, więc tam troszeczkę te pomidorki stały. Ponoć nawet niewyciągnięte rozsady się tak sadzi, żeby się właśnie lepiej ukorzeniły, żeby potem mogły pobierać więcej składników odżywczych z ziemi. Na właśnie nie wiem, czy to jest słowackie, jakieś rosyjskojęzyczne, taki wschodni język. Jest taki fajny kanał na YouTubie i tam właśnie ten sposób na takich wielkich zagonach widziałam, jak sadziła pewna pani właśnie na poziomo te pomidorki. No i jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. W ogóle ten mój ogródek obecny, warzywnik, to jest taki trochę eksperyment. No mam nadzieję, że coś z niego pozbieramy. No i rzeczywiście sporo się nauczę i w przyszłym roku już część tego doświadczenia, które zdobędę teraz, będę mogła zastosować. To ja się zabieram za pomidorki i zaraz za podlewanie.
To by było na tyle. Pomidory, wszystkie, które miałam wsadzone, się udało jakoś je w miarę równo rozplanować. No i zaczęłam wbijać te tyczki, które mi Damian przygotował, ale w sumie ma słuszny pomysł, że spróbujemy jeszcze może je górą złapać, żeby trochę ustabilizować tą konstrukcję. Także być może, że jeszcze będę je wyjmować, wyrównam je i wtedy będziemy je wbijać w ziemię i będzie taka, trudno to nazwać jakąś pergolą, ale taką konstrukcję zbudujemy z tych palików, żeby one były bardziej stabilne. Także posadzone, wstępnie paliki wbite. No ale myślę, że ten pomysł Damiana jest dobry, więc pomyślimy, co by tutaj jeszcze można było podziałać, żeby tą konstrukcję wzmocnić. No i na ten moment zostaje mi tylko podlewanie. Mam w planach oprysk wodą z drożdżami. Prewencyjnie przed zarazą ziemniaczaną i innymi grzybami. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Pozdrawiam Was. Fajnie, że jesteście. Fajnie, jeżeli do tej pory dotrwaliście i oglądacie film aż tutaj. I zapraszam Was oczywiście na oglądania tych filmów, które już są na kanale. I niebawem do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Miał być koniec, ale jeszcze Wam pokażę, bo już tutaj Damian mi zbudował te wsparcie dla pomidorków. Wyrównał mi te tyczki. I tak spiął trochę tą konstrukcję, żeby się w razie czego nie bujała zbyt mocno. Mówił, że jeszcze tutaj w tym miejscu takie po przekątnej mi później jeszcze pewnie listewki przykręci, żeby to było stabilniejsze. Także dla tych wysokich pomidorków tu mam Red Pier i Malinowy Prezes już są. A tutaj dla tych karłowych, one są gdzieś do 70 cm, tak niespełna metra. I dla papryk to pewnie powstaną z czasem. Bardzo fajnie to wygląda. Nie myślałam, że tutaj taka super konstrukcja powstanie. No ale to pomysł, zasługa i wykonanie Damiana, także fajnie. Jeszcze go poproszę właśnie, żeby mi zrobił tutaj dwie nieco niższe. Już pytałam właśnie Damiana jeszcze, jak to ewentualnie na zimę. Mówisz, w sumie jak tego niczym nie zabezpieczymy, to wyjmiemy z ziemi, schowamy do budynku i może posłuży jeszcze na kolejny sezon, także super. No i teraz to już koniec. Żegnam się z Wami i do zobaczenia.